Dzień dobry Państwu. Zapraszam na wykład z biofizyki. Tym razem mówić będziemy o synapsie. Otóż synapsy to są połączenia pomiędzy nerwami. Dawniej wydawało się, że układ nerwowy jest też tak samo zamknięty jak układ krwionośny, że wszystkie komórki nerwowe są połączone ze sobą raz. Ale na przełomie wieku XIX i XX okazało się, że jednak one są oddzielne. No ale skoro są oddzielne, to muszą się jakoś komunikować. I były dwa pomysły. Albo one się kontaktują elektrycznie, to znaczy, że mają jakieś połączenie, w którym prąd elektryczny przechodzi z jednej komórki nerwowej do drugiej, albo konkurencyjna koncepcja była taka, że jedna komórka na zakończeniach swoich wysyła chemiczny sygnał do drugiej, która w ten sposób staje się pobudzona. Owe zakończenia nazwano zakończenia komórek, które odpowiadają za przenoszenie impulsów nerwowych. One są w formie takiego woreczka, który tu jest narysowany na tablicy, na przeźroczu, i one odpowiadają za kontakt pomiędzy komórkami. Oczywiście pod koniec XIX wieku czy na początku XX nie byliśmy w stanie ani zobaczyć szczegółowo, na czym polega ten kontakt, ani też nieznane były żadne substancje chemiczne, które by tak działały. Więc jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest, że oba te mechanizmy są wykorzystywane, przy czym synapsa elektryczna wykorzystywana jest w przyrodzie tylko wyjątkowo. Szczególnie dla ryb, które przebywają w bardzo osolonej wodzie, one mają synapsy elektryczne. Większość synaps w organizmach to są synapsy chemiczne. Odkrycie substancji, która jest neurotransmiterem, pierwszej substancji, którą wykazano, że jest neurotransmiterem, czyli przenosi informacje w układzie nerwowym, zawdzięczamy tym oto dwóm ludziom, Henry Dailemu i Otto Leviemu. Oni pracowali zresztą wspólnie na początku wieku w Londynie u kogoś, u tego samego mistrza, i później niezależnie od siebie badali podobne rzeczy. Henry Dale, ten tu duży na rysunku, na zdjęciu, wyizolował acetylocholinę. Substancję, która jest wytwarzana i w roślinach, no, w różnych miejscach występuje. Natomiast Otto Levi odkrył, że jest to substancja, która jest neurotransmiterem. W opowieści o tym, w jaki sposób to zostało odkryte, są takie anegdoty, w anegdotach naukowych one funkcjonują, a mianowicie w dawnych czasach student medycyny, ale i biologii dokonywał sekcji żab, szczurów i tak dalej. Dzisiaj raczej już nie. I można było, to wiadomo było od połowy XIX wieku, wypreparować serce ze świnki morskiej na przykład, czy ze szczura, albo z żaby. I gdy umieściliśmy to wypreparowane serce w roztworze soli fizjologicznej, to ono biło jeszcze całymi godzinami, no ponad godzinę na pewno biło, i później stopniowo rytm skurczów zwalniał,
aż serce się zatrzymywało. I jak mówi anegdota, oto Lewiemu przyśniło się rozwiązanie w nocy, ale no był nim porażony, ale zasnął i rano absolutnie nie mógł sobie przypomnieć, o co chodziło. Więc umieścił obok swojego łóżka notes z ołówkiem i gdy po kilku dniach przyśnił mu się ten sen powtórnie, czy też ta myśl we śnie do niego wróciła, to ubrał się, o 6 rano obudził ciecia i poleciał do laboratorium. Jakaż to była myśl, że serce nie hamuje, w tym wypreparowane serce nie hamuje z powodu tego, że wyczerpane zostały jakieś składniki wewnętrzne w sercu albo zewnętrzne w tym roztworze, tylko że ono wypuszcza coś do roztworu. I oto Lewi przeprowadził następujące doświadczenie. Wypreparował serce z takim nerwem, który powoduje bicie i drugi preparat bez tej komórki nerwowej. I okazało się, że ta bez komórki nerwowej nie hamuje, czyli o wiele dłużej funkcjonuje. Gdy teraz wlał roztwór z serca, które było wspomagane komórką nerwową, do tego preparatu, w którym nie było komórki nerwowej, to drugie serce, które dotychczas biło dobrze, zahamowało. A więc coś jest wypuszczanego do roztworu. I to coś Lewi wyizolował i była to acetylocholina, którą wcześniej odkrył Sir Henry Dale. Oto Lewi pracował w Grazu, był jedynym żydowskim profesorem w Austrii aż do końca II wojny światowej i po Anschlussie został uwięziony i zamknięty w obozie koncentracyjnym. No, z całego świata płynęły listy, żeby uwolnić noblistę. No i on dobrowolnie zrzekł się swoich badań, swojego majątku i tak dalej, ale wypuścili go do Ameryki. Proszę Państwa, jak wygląda synapsa? Tutaj mamy trochę zdjęcie, trochę rysunek. No to mamy synapsę nerwowo-mięśniową. Są trzy rodzaje synaps. Albo komórka nerwowa kontaktuje się z komórką nerwową, albo nerwowa z mięśniową, którą tutaj Państwo widzicie, albo nerwowa z wydzielniczą, czyli pod wpływem impulsu nerwowego wydzielane są pewne substancje. I teraz tutaj mamy kawałek komórki mięśniowej, a tutaj komórka nerwowa i jej zakończenie, czyli synapsa i tutaj taki guziczek synaptyczny. Doświadczenia, które przeprowadzono już w latach 50. i 60. pokazały, że jeżeli pobudzimy, czyli podamy z pipety acetylocholinę, a nie będziemy pobudzali nerwu, to w komórce następnej, w mięśniu, następuje gwałtowna zmiana potencjału. To samo dzieje się, gdy ta nerw zadziała i komórka nerwowa i poda acetylocholinę, wówczas też w komórce następnej, tej postsynaptycznej, presynaptyczna post, bo to guzik siedzi, guziczek z jednej zakończenia jednej komórki siedzi na drugiej, którą pobudzę. A więc jeżeli normalna droga następuje, wówczas impuls nerwowy powoduje wydzielenie acetylocholiny, która jest pochłaniana przez drugą komórkę i impuls nerwowy tworzy się w drugiej. Ale możemy to obejść i tutaj podać acetylocholinę, wcale nie angażując drugiego nerwu, i okazuje się, że tak, impuls wtedy też przechodzi.
Powstało pytanie, no a czy tak jak w przypadku, tak jak w przypadku aksonu, potrzeba czegoś z zewnątrz. No i tutaj mamy serię czterech doświadczeń sprawdzających, czy stężenie wapnia na zewnątrz synapsy jest istotne. W roztworze, który zawierał bardzo mało wapnia, podano impuls nerwowy w tym miejscu, no i prawie nic się nie zadziała. Przepraszam, jeżeli podano najpierw wapń, czyli w roztworze zmieniono roztwór na taki, który zawierał wapń i podano impuls nerwowy, wówczas efekt jest wyraźny. No i dwa pozostałe możliwości. Podajemy sam wapń, nic się nie dzieje. Podajemy najpierw impuls nerwowy, a potem wapń i widzimy, że też się nie dzieje nic. Czyli aby komórka, aby synapsa przesłała impuls nerwowy z jednej komórki na drugą, musi na zewnątrz być wapń. A więc doświadczenia, które wraz z rozwojem techniki były robione w latach 90. ubiegłego wieku i na początku XXI wieku, pokazały wyraźne następstwo czasowe. Najpierw impuls elektryczny objawia się w komórce presynaptycznej. Potem następuje zmiana stężenia wapnia. To jest ta krzywa tutaj w środku. A dopiero później następuje zmiana potencjału w komórce postsynaptycznej. Czyli impuls dociera, nagle w synapsie rośnie stężenie wapnia i później dopiero impuls przechodzi do drugiej komórki. To zostało, to już jest zdecydowanie wiek XXI. Mamy tutaj fluorescencyjnie pokazana zmianę stężenia wapnia w synapsie i widzimy, że przed, na początku stężenia wapnia są niskie. Tu jest skala od niebieskiego do czerwonego i białego. To są bardzo niskie stężenia, normalnie w nanomolach. I widzimy, że synapsa niepobudzona jest raczej niebieska, a pobudzona czerwono-biała. Czyli wyraźnie to, co przewidywano, udowodniono, że to wapń napływa do synapsy i że to jest ważny element powstania impulsu nerwowego. Proszę Państwa, a tutaj jest opisane wszystko to, co się dzieje w synapsie. Zacznijmy od pęcherzyków z neurotransmiterami. Otóż te pęcherzyki znajdują się wewnątrz synapsy. One wypełnione są, ja mówię cały czas o acetylocholinie, neurotransmiterów jest kilkanaście. Otóż te pęcherzyki są produkowane w jądrze komórki. A mówiliśmy przy wykładzie o aksonie, że akson jest niesłychanie długim, wąskim długim, wąskim jakby kablem łączącym ciało komórki z jej zakończeniem. Synapsy występują na zakończeniu. Natomiast pęcherzyki, okazało się, są produkowane w ciele komórki, czyli muszą przebyć ogromną drogę wąskim tunelem, i wydawało się, że to musi zająć całe miesiące. No tak w każdym razie fizyka mówiła, że przypadkowo poruszając się całymi miesiącami musieliby wędrować. Jest to, że to się dzieje szybciej, jest odkryciem pani profesor Łubieńskiej, która pracowała w Instytucie Nęckiego w Polskiej Akademii Nauk w latach 50. i ona znakując te pęcherzyki,
pokazała, że one w 2-3 dni docierają na miejsce. Jak to się dzieje? To już jest XXI wiek. My wiemy o tym, że one są czynnie transportowane, tak jak tutaj Państwo widzicie, są transportowane po takich specjalnych szynach. To jest trochę podobne do działania mięśni, no tym razem transport organelli i pęcherzyków i tak dalej odbywa się wzdłuż takiego toru. Gdy już te pęcherzyki z neurotransmiterem znajdą się w środku synapsy, to po pierwsze trzeba powiedzieć, że tych pęcherzyków jest dużo. Jest ich zwykle od kilkudziesięciu, a czasem nawet do kilkuset pęcherzyków w jednej synapsie. Teraz co się dzieje? Gdy impuls nerwowy dociera. Pamiętamy, że impuls nerwowy był spowodowany tym, że potencjał elektryczny wewnątrz komórki nerwowej zmieniał się z ujemnego na dodatni, a ta fala dodatnia wędrowała wzdłuż ciała całej komórki nerwowej, aż docierała do synapsy. I co tam się działo? Otóż w synapsie znajduje się kanał podobny do kanału sodowego. Pamiętamy, że kanał sodowy przepuszcza jony sodu tylko jeżeli potencjał z ujemnego, wtedy jest zamknięty, staje się mniej ujemny. Wtedy kanał sodowy się otwiera i jony sodowe wędrują do wnętrza aksonu. Otóż tu jest kanał bardzo podobny do tego kanału sodowego. Wręcz wiemy, że powstał z duplikacji genów jonu sodowego i niezależnej ewolucji. On jest specyficzny dla jonów dwuwartościowych, czyli przede wszystkim jonów wapniowych. Również gdy potencjał staje się z ujemnego mniej ujemny, ten kanał, który znajduje się w synapsach, przerzuca, ale jony wapnia. Czyli tym razem jony wapnia przechodzą do synapsy. Teraz jony wapnia łączą się z pęcherzykami. I teraz mówiąc łączą się z pęcherzykami, omijam jakieś 20 kroków, bo to jest bardzo, bardzo skomplikowana akcja. Pokażę Państwu jeszcze rysunek później tego samego procesu dołączania pęcherzyka. Pęcherzyk dołącza się do błony synapsy i wylewa swoją zawartość, w której jest neurotransmiter, to są te niebieskie kropki, do przestrzeni pomiędzy komórką presynaptyczną i postsynaptyczną. Czyli ten acetylocholina przepływa na drugą stronę. Tutaj na drugiej stronie, przy drugiej komórce, acetylocholina wiąże się z kolejnym kanałem jonowym, który tym razem nie przepuszcza, nie otwiera się pod wpływem zmiany potencjału elektrycznego, ale otwiera się pod wpływem nowej substancji chemicznej, o czym za chwilę będę mówił. Czyli to wydzielanie się acetylocholiny trwa przez pewien czas, ale gdy stężenie wapnia wewnątrz synapsy rośnie, wówczas otwiera się kanał potasowy, taki jaki troszkę inny, bo to kanał potasowy, który się otwiera pod wpływem wapnia i przywraca ujemny potencjał. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli to Państwo raz wysłuchacie i nie sięgniecie do podręcznika, to nie macie szans na zapamiętanie całego tego cyklu procesów, które zachodzą. Jednocześnie następuje
wychwyt acetylocholiny po pewnym czasie, czyli z przestrzeni międzysynaptycznej po przesłaniu impulsu nerwowego, ona ulega wyczyszczeniu, synapsa staje się ujemnie naładowana, a acetylocholina czy inny neurotransmiter znika z tej przestrzeni i w ten sposób synapsa może przekazać kolejny impuls. Dzieje się to nadzwyczaj szybko w czasach milisekundowych, tysięcznych części sekundy. I teraz w jaki sposób acetylocholina jest wychwytywana i niszczona? Otóż acetylocholina rzeczywiście po prostu może być z powrotem wciągnięta do synapsy i może być naładowana do pęcherzyków gotowych i czekających w synapsie, ale żeby wykasować resztkę acetylocholiny, w synapsy wyrzucana jest acetylocholinoesterasa, czyli enzym, który acetylocholinę tnie na dwie części. I widzimy, co się dzieje z impulsem nerwowym w komórce postsynaptycznej, gdy acetylocholinoesteraza jest aktywna. No, ten impuls po jednej milisekundzie jest wysoki, po dwóch spada, trzech, czterech, pięciu milisekundach się kończy. A jeżeli zdezaktywujemy acetylocholinoesterazę, to co się wówczas stanie? No i zobaczcie Państwo, impuls nerwowy trwa, czyli na przykład nie może być przekazany kolejny i jeżeli był przekazany impuls, żeby opróżnić płuca z powietrza, to nie zostanie przekazany kolejny, żeby zakończyć owo wydychanie powietrza. I te wszystkie substancje, które inaktywują acetylocholinoesterazę, są śmiertelnymi truciznami. Niestety okazało się, że jest je łatwo zrobić nawet w miejscach, które nie mają bardzo rozwiniętej bazy naukowo-technicznej. Wobec tego na świecie to zwykle jest najłatwiej jest to zrobić przy fabryce nawozów fosforowych, bo to jest związek fosforoorganiczny. Wobec tego na świecie powstał taki ruch, aby nie sprzedawać fabryk nawozów fosforowych do krajów bandyckich, takich, które nie przestrzegają norm prawa międzynarodowego. Mówię tu o latach 80. i 90. ubiegłego wieku, gdzie tych krajów bandyckich było wiele. Niestety interes dla wielu krajów, takich jak Francja, Niemcy oraz Polska, był ważniejszy od ewentualnego globalnego bezpieczeństwa, które mogłoby spowodować wytworzenie takich substancji blokujących acetylocholinoesterazę. Przy czym możemy sobie wyobrazić, że gdyby tak wziąć kilo takiej substancji w płynie na przykład i rozpylić dokładnie nad milionowe miasto, to wszyscy umarliby natychmiast. To jest zresztą taki, nie chcę być zbyt cyniczny i powiedzieć, że to jest ulubiona broń wojskowych, bo oto, jak oni mówią, ginie siła żywa, a infrastruktura jest nienaruszona. No bo jak rzucimy bombę atomową, to nie ma ludzi, ale nie ma miasta. A jak rzucimy taką substancję, wtedy już nie ma niczego, co żyje, rozprasza się po pewnym czasie ta trucizna, no i mamy otwarte banki i inne fabryki nienaruszone. Niestety dyktator Libii, Kaddafi,
dostał taką, pomimo błagań Stanów Zjednoczonych, przeciwko któremu on był najbardziej niechętny, dostał taką fabrykę nawozów fosforowych od Francuzów. No i w dniu otwarcia, przed dniem otwarcia, on od razu wydzielił takie miejsce na tajne laboratorium wojskowe i przed dniem otwarcia nadleciało z nadmorza Śródziemnego 12 myśliwców bombardujących Stanów Zjednoczonych i zniszczyły tę fabrykę, zanim została otworzona. Podobnie zresztą stało się z reaktorem atomowym, który Francuzi zbudowali dla Kaddafiego. Nadleciało niespodziewanie kilkanaście myśliwców bombardujących Izraela. Prawdopodobnie, bo nikt tego nie zauważył, i zniszczyło reaktor atomowy, zanim został otworzony. A więc blokowanie acetylocholinoesterazy jest śmiertelnie niebezpieczne i oczywiście wszelkie doświadczenia z takimi substancjami, czyli gazami paraliżującymi typu V, no, trzeba przeprowadzać tak, żeby przypadkiem ktoś nie odetchnął tą substancją. Proszę Państwa, gdy już wiedziano, że acetylocholinoesteraza oraz inne enzymy oraz inne neurotransmitery przechodzą na drugą stronę błony, to zaczęto pytać, no dobrze, a co tam się dzieje? No i odpowiedź była, tam musi być kanał, no taki kanał jonowy, przez który, który się otwiera pod wpływem acetylocholiny. Badania nad tym trwały od lat 70., nawet od 60. ubiegłego wieku, no ale nikomu nie udało się tego zmierzyć, ponieważ kanał jest maleńki, przepuszcza bardzo mało prądu i problem, który się pojawia, jest taki. Jeżeli będziemy chcieli, na czerwono tutaj mamy zaznaczone na slajdzie umowny kanał, prawda, w błonie, on ma jakąś oporność. Pipetą, która musi być dużo większa niż tu jest na rysunku, możemy się zbliżyć do takiego kanału. Oczywiście zbliżamy się w ciemno, bo nikt nie jest w stanie w mikroskopie świetlnym zobaczyć tak małego, znaczy molekuły. To próba zbadania, jak płynie prąd, polega na tym, że trzeba rozróżnić prąd płynący przez kanał i prąd płynący obok. Należało uszczelnić tę pipetę z błoną komórkową, no ale gdy naciskano pipetą na błonę, no to błona pękała. I tego nie udało się nikomu zrobić przez kilkanaście lat, zmierzyć przepływ prądu przez pojedynczy kanał, aż znalazło się dwóch młodych ludzi, którzy po prostu byli niedouczeni. Jak wówczas powszechnie uważano, błona komórkowa jest jak papier, czyli jest dość sztywna i nawet krucha, czyli no, nie wygina się. Otóż ci dwaj młodzi ludzie, to jest czas, kiedy oni pracowali i uzyskali za to później, w 1991 roku, Nagrodę Nobla. Otóż oni zastosowali metodę taką, że zassali część błony komórkowej do pipety. Powszechnie było wiadomo, że tego się nie da zrobić, no ale oni byli młodzi, to nie wiedzieli o tym i gdy spróbowali, to okazało się, że świetnie nastąpiło tutaj uszczelnienie także żadne jony przeniknąć między pipetą a kanałem jonowym, który tu jest narysowany na czerwonym. Od razu pragnę powiedzieć, że to nie jest w skali narysowany. Otóż te niebieskie kuleczki to są molekuły lipidowe,
rzeczywiście ten kanał jest trochę większy od molekuł lipidowych, to by się zgadzało, ale ta pipeta, no żeby narysować ją w proporcji, musiałaby być no jakieś 1000 razy szersza, czyli nie dałoby się tego na jednym rysunku zrobić. Otóż, gdy ci młodzi ludzie zassali kawałek błony postsynaptycznej i sprawdzili, co się stanie, gdy dodamy acetylocholinę, to uzyskali takie oto zapisy. Tu jest kanał zamknięty, tu się otwiera, tu jest drugi kanał, zamyka się i tak dalej. Zamknięty, otwarty, zamknięty, czyli kanał się otwiera i otwiera się często, jak dodamy acetylocholinę. Jak dodamy dużo acetylocholiny, on się otwiera bardzo często. To jest rysunek dość współczesny. Te zapisy prądu elektronicznie mogą być wygładzone i tak się dzisiaj robi. No a tutaj jest normalnie, kanał jest zamknięty i zablokowany jest przepływ jonów. Natomiast pod wpływem acetylocholiny, która zresztą, jak dzisiaj wiemy, nie doczepia się tutaj w środkowej części, tylko w ogóle gdzieś tu na zewnątrz i powoduje zmianę konformacji. Otwiera się nieco ta molekuła, następuje przepływ jonu. To nie jest otwarcie na trwałe, na stałe, tylko to są takie oscylacje między stanem zamkniętym a stanem otwartym i przejście do stanu otwartego kanału jest częstsze niż przebywanie w stanie zamkniętym. Aparatura do metody PECZ-KLEMP, którą stosujemy od bardzo dawna w naszej katedrze fizyki i biofizyki, składa się z kilku części, a mianowicie muszą być komórki umieszczone na mikroskopie odwróconym, czyli takim, który patrzy od spodu. Jeżeli na szklanej szalce patrzymy od dołu, tutaj są komórki, to od góry możemy umieścić elektrodę. Przy czym umieścić elektrodę, ta elektroda musi mieć 1 mikrometr, 1 milionową część metra, 1 tysięczną część milimetra średnicy. I umieścić ją ręcznie to jest w ogóle niemożliwe. Drgania naszej ręki, nawet gdy jest całkowicie pewna i nie po latach picia alkoholu, to nawet wtedy ona drga przynajmniej 10-20 razy o większych średnicach niż to, co możemy zrobić. Ale mikromanipulatory, czyli takie mechaniczne części, które przekładają duży ruch ręki na malutki ruch końcówki są znane no, już od początku XX wieku. Oczywiście potrzebne są odpowiednie wzmacniacze i tak dalej do zapisywania, dzisiaj komputery przede wszystkim, no ale musi być całość umieszczona na stole antywibracyjnym. Proszę Państwa, dlaczego stół antywibracyjny? No bo jeżeli coś ma średnicę 1 mikrometra, a preparat będzie podskakiwał, na skutek tego, że budynek się trzęsie, no to oczywiście nic z pomiarów nie będzie. Przy czym owo jednomikronowe podskakiwanie jest oczywiste, gdy ktoś przejdzie korytarzem obok. Trzeba było skonstruować stół antywibracyjny, który by całkowicie, no prawie całkowicie tłumił drgania. Przy czym była to stoły antywibracyjne były już znane, dlatego że problem ten pojawił się w latach 50., gdy próbowano zrobić hologram. Proszę Państwa, hologram to takie zdjęcie, które jednak różni się od normalnego zdjęcia nie tylko tym, że coś jest jaśniejsze, coś jest ciemniejsze, ale on mierzy również, jakiej fazie
światło dociera do danego punktu. Faza, pamiętamy, że światło to jest fala i w którym momencie fali ono się odbije od danego obiektu. To powoduje, że możemy uzyskać trójwymiarowy obraz fotografowanego przedmiotu. W pełni trójwymiarowy obraz. Oczywiście pomysł na takie doświadczenie narodził się u fizyków, czy też na takie zdjęcie narodził się u fizyków w latach 30., ale no potrzebne było po pierwsze źródło światła spójnego i tutaj trzeba było mieć laser. No i po drugie trzeba było spróbować przy pomocy tego lasera zrobić zdjęcie, w którym oprócz amplitudy również byłaby informacja o fazie fali, która została odbita. Nigdy byście Państwo nie zgadli, które kraje ścigały się w latach 50. o to, kto zrobi pierwszy laser i kto zrobi pierwszy hologram. Ale ponieważ byście nie zgadli, to ja Wam podpowiem. To jest po II wojnie światowej. Polska jest kompletnie zniszczona. Otóż wśród tych trzech krajów były Stany Zjednoczone oczywiście, ale Polska i Wielka Brytania. I to Polacy łeb w łeb walczyli kto skonstruuje pierwszy laser i kto zrobi pierwsze zdjęcie holograficzne. Otóż ze zdjęciem holograficznym największy kłopot był z tym stołem antywibracyjnym. Tam też, skoro badamy falę, która ma ułamek mikrometra, to dokładnie natrafiamy na ten sam problem, który jest w przypadku metody patch-clamp, próby przyłączenia pipety do komórki. Amerykanie rozwiązali to w ten sposób, że sprowadzili gigantyczny 300-tonowy głaz z gór skalistych do Chicago, cisnęli go na ziemię, tam wyrównali ogromną powierzchnię i w ten sposób uzyskali bardzo stabilny stół antywibracyjny. No, Polacy by musieli to zrobić, przywieźć z Zakopanego, ale do dzisiaj Zakopianka jest raczej kłopotem. A 300-tonowy to jest taki, w którym 5 czołgów jedzie naraz. No więc powiedzmy, że to nawet chyba dzisiaj byłoby niemożliwe, ale mówimy o latach 50. No więc ten sposób od razu odpadł. No ale Polacy są znani z tego, że w sytuacji niemożliwej znajdą rozwiązanie. I to rozwiązanie jest znowu takie anegdotyczne. Człowiek, który pracował jako asystent, był moim profesorem na fizyce. Wobec tego on opowiadał to jakby z pierwszej ręki. Otóż wymyślono, że gdyby zrobić płytę granitową nagrobną, i postawić ją na piłkach tenisowych, to wówczas taki stół by chyba te piłki by stłumiły drganie. Problem był taki, że tenis w latach 50. był sportem burżuazyjnym i zakazanym. Wobec tego oni nie mogli kupić w sklepie piłek tenisowych. Zwrócili się więc do głównego zarządu politycznego Wojska Polskiego, że do tajnego projektu wojskowego potrzebują 50 piłek tenisowych. Główny zarząd polityczny Wojska Polskiego nie mógł podjąć takiej decyzji samodzielnie i musiał się zwrócić do sił Układu Warszawskiego, który po 2 latach wydał zezwolenie na to, żeby zakupić w tajnej operacji piłki tenisowe w Paryżu. Ambasador udał się do sklepu, kupił 50 piłek tenisowych, zapakował w pocztę dyplomatyczną i przesłał do kraju. I oni umieścili te piłki tenisowe, przywalili stołem antywibracyjnym i to było świetne. Do dzisiaj w ten sposób wszystkie patch-clampy działają. Nie wszystkie, niektórzy podkładają dętkę rowerową, ale wyjątkowo dobrze działają piłki tenisowe. No niestety w wyścigu o pierwszy hologram przegraliśmy o 2 miesiące z Amerykanami, ale za to pokonaliśmy wojska Układu Warszawskiego
więc to może i sukces. A i okazuje się, że nasze rozwiązanie do dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, jest używane. Gdy już uda nam się, gdy już udało nam się zbliżyć tymi pipetami, to zaczęto badać kanał acetylocholinowy. Otóż, jeżeli byśmy wzięli układ prąd napięcie, tutaj napięcie, i teraz w równowadze, co by się stało, gdyby prąd przestawał płynąć, czyli był w równowadze dla potencjałów, które są ujemne. No, moglibyśmy powiedzieć, że to niewątpliwie ten kanał przypomina kanał potasowy. Potas wychodzi na zewnątrz, w środku zostaje ujemny potencjał, aż w pewnym momencie wychodzenie potasu na zewnątrz jest równoważone przez rosnący ujemny potencjał w środku. A co by było, gdyby tak wyglądał ten rysunek i w równowadze byłby dodatni potencjał? No to byśmy powiedzieli, to przypomina z kolei kanał sodowy, który jony sodowe wchodzą do komórki i przy pewnym dodatnim potencjału, przy maksimum potencjału aksonu, przesyłanego impulsu, przestają wchodzić, bo prąd już jest zerowy. Otóż okazuje się, że kanał acetylocholinowy przechodzi przez zero. Co to znaczy? Że nie ma żadnego jonu, który jest preferowany. Przechodzą i sód, i potas swobodnie. To jest duży kanał, przez który przechodzą jednowartościowe jony. Tutaj Państwo widzicie, no ja rysowałem wyidealizowane linie proste, a w każdym razie takie miały być. To troszeczkę ma inny charakter, ta krzywa, ale widzimy, że przechodzi przez zero. Tu jest to, co ostrzegałem Państwa, że owo przyłączanie pęcherzyków z acetylocholiną nie jest proste. Ja absolutnie tego nie będę wymagał na egzaminie, raczej pokazuję Państwu, że jony wapnia odgrywają rolę takiego zapoczątkowania tego procesu, w którym bierze udział blisko 20 różnych molekuł, które nie tylko one chwytają taki pęcherzyk acetylocholinowy, wypełniony acetylocholiną, zbliżają do błony, a potem no, chyba ją też dziurawią pod wpływem sygnału, który dochodzi, wapniowego sygnału, który dochodzi tutaj w ostatnim etapie. Teraz badanie pokazało, że acetylocholina musi być, że tak najwięcej tych kanałów acetylocholinowych znajduje się dokładnie pod synapsą. Czyli komórka postsynaptyczna ma dużo kanałów acetylocholinowych tuż pod synapsą, a z boku ma ich mało. Tutaj widzimy na rysunku, to jest tuż pod synapsą, a obok dość szybko, to jest odległości mikronowe, dość szybko liczba kanałów acetylocholinowych spada gwałtownie. Czyli tak naprawdę większość tego procesu wydzielania się neurotransmiterów, pochłaniania, rozkładania go, dzieje się w tej wąskiej szczelinie między synapsą i komórką postsynaptyczną. Ale teraz, skoro przesyłanie impulsów nerwowych i do mięśni, i między nerwami jest krytyczne dla funkcjonowania zwierząt i ludzi oczywiście, to okazuje się, że jest to miejsce, które jest wykorzystywane przez toksyny i przez jady. Różnica
jest raczej umowna. Jady służą do czynnego polowania na wroga, toksyny raczej do zabezpieczenia się przed tym, żeby wróg nas nie pożarł. Jeżeli wróg podżre coś z toksyną, to sam zdechnie i się nie rozmnoży, a ten, który będzie omijał taką na przykład rybę fugu, która ma tetrodotoksynę, to przeżyje i będzie już przekaże tą wiedzę, nie dotykaj tego paskudztwa następnym pokoleniu. Otóż synapsa, o której mówiliśmy, ma mnóstwo miejsc, które mogą być zaatakowane. No, zacznijmy od ryby, to jest najeżka, która ma tetrodotoksynę. Ona oczywiście może zablokować dojście impulsu nerwowego, ponieważ zablokuje kanał sodowy w aksonie. Teraz są też takie zwierzęta, takie ślimaki, które polują na małe rybki przy pomocy harpuna. Coś takiego przekształconego pazura, no nie pazura, przekształconej struktury i one wprowadzają bardzo silny jad. Na szczęście one nie polują na ludzi, ale ten jad jest potężny i to są konotoksyny. Od tego te ślimaki są rodzaju konus. Te konotoksyny blokują kanał wapniowy. Czyli pamiętamy, że aby synapsa zadziałała, wapń musi wniknąć do środka. Konotoksyna blokuje wnikanie wapnia do środka. Następnie są również konotoksyny, ale i też bungarotoksyny, które blokują kanały w acetylocholinowe, czyli że nawet jeżeli impuls synapsy przedostanie się na drugą stronę, to nie może pobudzić kanału acetylocholinowego, który zresztą jest hamowany nie tylko przez węże, to czyli jady węży, ale też przez curare, która jest produktem roślinnym i powoduje paraliż mięśni. Oddzielnie są substancje, które wpływają na acetylocholinoesterazę, to jest ten enzym. No i oczywiście jak ten enzym, i to nie jest, jak mówiłem o tych gazach bojowych typu V, to też są substancje roślinne, które mogą wywołać podobny efekt. Wydzielanie acetylocholiny może zostać zablokowane przez toksynę jadu kiełbasianego i tężca. Jad kiełbasiany do czasów upowszechnienia się lodówek jednak powodował kilkadziesiąt tysięcy zgonów rocznie. Dlatego, że jeżeli w złych warunkach przechowujemy, zwłaszcza ryby, ale też i mięsne potrawy, tam mogą bakterie, które produkują w minimalnych ilościach jad kiełbasiany, mogą spowodować, że gdy człowiek zje taki już zakażony jadem kiełbasianym produkt, to umrze, ponieważ te pęcherzyki nie będą mogły się przyłączać. Nawiasem mówiąc, toksyna jadu kiełbasianego to też niebezpieczna substancja, jeżeli by dostała się do rąk terrorystów. No, kilka kilo wrzucone do wodociągów miejskich mogłoby spowodować straszną tragedię. I wreszcie tu jest jeszcze kanał potasowy, który kończy impuls. Pamiętamy, że najpierw stężenie wapnia rośnie. Gdy wzrośnie odpowiednio dużo, to ten wapń otwiera specjalny kanał potasowy. I ten kanał potasowy jest blokowany z kolei przez kolejnego jadowitego
węża, zieloną mambę, najbardziej jadowitego węża chyba świata. A więc takie atak na to połączenie to był dobry pomysł ewolucji, wobec tego jest wykorzystywany zarówno w dobrych celach, czyli przenoszenia informacji między układem nerwowym a inną komórką nerwową i mięśniową lub nerwową i wydzielniczą, ale też stał się miejscem ataku zwierząt, które paraliżują swoje ofiary. Wreszcie, gdy mówimy o synapsach, to musimy powiedzieć, że są synapsy pobudzające i hamujące. Otóż, jeżeli otworzymy synapsy i w tej synapsie normalnie mamy silny, ujemny potencjał w środku i powiedzmy, że to jest synapsa typu acetylocholinowego, do środka wnikają jony sodowe i potasowe, potencjał staje się mniej ujemny, bo tu jest duże stężenie jonów sodowych, tu jest mniejsze. No, potasowe też, ale tutaj w każdym razie potencjał dąży do zera, a gdy dąży do zera, tu mamy potencjał, a tutaj normalnie jest minus 60 mV. Otóż jeżeli ten potencjał staje się mniej ujemny, wówczas następuje impuls nerwowy. Czyli wszystkie takie kanały, które powodują, że potencjał staje się mniej ujemny, są pobudzające. Ale okazuje się, że są również synapsy hamujące. Otóż jeżeli jest tak, że stężenie jonów chlorkowych na zewnątrz jest małe, a w środku duże. Jeżeli otworzymy taką synapsę, to jony chlorkowe zaczną wnikać do środka i tym razem ujemnie naładowane jony chlorkowe powodują, że potencjał stanie się jeszcze bardziej ujemny, czyli zahamuje przepływ jonów. Owo działanie synaps pobudzających i hamujących w naszym mózgu powoduje całą gamę możliwego przepływu informacji wewnątrz mózgu, na razie tylko zero-jedynkowych. Tutaj na zakończenie macie Państwo jeszcze jednego noblistę z tej dziedziny, czyli Bernarda Katza, który dostał Nobla razem z Huxleyem i Hodgkinem. Katz również. Proszę Państwa, badanie synaps i synapsy nerwowo-mięśniowej znowu zaowocowało kilkoma nagrodami Nobla, poczynając od połowy lat 60. aż do obecnego XXI wieku. Jest to taka główne odkrycie biofizyków i dzięki tym odkryciom rozumienie, w jaki sposób funkcjonuje układ nerwowy, stało się możliwe. Dziękuję Państwu i odsyłam koniecznie do podręcznika biofizyki. Dziękuję bardzo.